Marcin Fijołek, studio telewizyjne w Polsce.pl. Witamy w to piątkowe, jeszcze przedpołudnie, zerkam na zegar. Piątkowe przedpołudnie, bo ten tydzień rzeczywiście kończymy podsumowaniem ostatnich dni, podsumowaniem tego, co działo się na polskiej scenie politycznej, ale także społecznej. Tydzień upłynął nam pod znakiem 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, także pod znakiem konferencji, jaką podkomisja smoleńska pod kierownictwem Antoniego Macierewicza zaprezentowała w środę. Razem ze mną w studiu pani Małgorzata Wypych, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wdowa po tej pamięci Pawle Wypychu, który zginął właśnie w katastrofie. Dzień dobry, pani poseł. Witam serdecznie, panie doktorze, witam serdecznie. Pani poseł, zaczniemy od rocznicy, bo rzeczywiście ten tydzień upłynął pod tym znakiem, pod tym symbolem i mam wrażenie, że tym symbolem ważnym dla rodzin, ale też dla całego społeczeństwa była kwestia odsłonięcia pomnika. To wielka ulga była dla pani osobiście, że ten pomnik udało się odsłonić na Placu Piłsudskiego, czy choćby w kontekście zapowiedzi, że może on zostać przeniesiony albo zlikwidowany, jest to jednak kolejne pole do konfliktu, a nie do spokoju? To znaczy, panie redaktorze, na pewno to, że pomnik stanął w Warszawie, w tak ważnym dla Polaków miejscu, miejscu przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie w zasadzie większość z osób, które zginęła właśnie w katastrofie smoleńskiej, stała na trybunach w trakcie obchodów i ma pewien taki wydźwięk symboliczny. Rzeczywiście te 8 lat walki tak naprawdę o to, ażeby zostali godnie upamiętnieni ludzie, którzy reprezentowali tak naprawdę wszystkie poglądy polityczne. Były to przecież również osoby, których bliscy zginęli w czasie właśnie mordów katyńskich. Należy powiedzieć, że te 96 osób leciało tam właśnie, ażeby ta pamięć o Katyniu przetrwała. I również dzięki temu pomnikowi przetrwa, dlatego że zawsze na wszystkich monumentach, kamieniach, dębach jest napisane, po co te osoby tam leciały. Czy jest to ulga? Na pewno tak. Mam nadzieję również, że skończy się mówienie o przenoszeniu pomników. Chociaż z drugiej strony przypominam sobie sytuację tuż po katastrofie i między innymi filmów, które powstały w związku z tym, Pogarda i Mgła. No tak naprawdę dzięki temu, że zostały zakazane, a rozpowszechnione w tak zwanym drugim ubiegu, bo mieliśmy taką przecież sytuację, dlatego stały się tak bardzo popularne. Myślę, że jakiekolwiek upamiętnianie osób, które zapisały się jakoś w historii danego narodu, jest istotne, dlatego że to jest historia, dopóki trwa historia, dopóki jest przekazywana, tak naprawdę ten naród trwa, więc nie ukrywam, osobiście nie do końca rozumiem tej walki. Jest to na pewno walka o charakterze politycznym. Zginęli tam politycy, można powiedzieć, że to jest normalne, ale z drugiej strony należy pamiętać o tych chwilach tuż po dowiedzeniu się o katastrofie, kiedy tak naprawdę cały świat zamarł i cały świat był razem, bo to nie jest tylko Polska. To gdyby spytać się każdego człowieka, jak pamięta 10 kwietnia, to ja myślę, że to jest ten dzień, który rzeczywiście będzie taką pieczęcią odciśniętą w życiu każdego mieszkańca Ziemi. My jeździmy przecież po świecie i pamięć o tych ludziach jest przekazywana już także z pokolenia na pokolenie. I bardzo często było właśnie pytanie, o co chodzi z tym pomnikiem w Warszawie, dlaczego nie chcą postawić, dlaczego walczą z pomnikiem. A pani zdaniem ta lokalizacja jest dobra? Przez lata walczono też o to, żeby ten pomnik stanął na krakowskim przedmieściu, tam gdzie gromadzili się Polacy po katastrofie. Wybór padł jednak na Plac Piłsudskiego. Wydaje mi się, że każda tak naprawdę reprezentatywna lokalizacja tego pomnika jest dobra. Pragnę przypomnieć, że jedna z pierwszych lokalizacji, która była wskazywana przez władze miasta, to był skwerek pomiędzy budynkami, tak naprawdę przy zajezdni, przy autobusach.
tak naprawdę powinnam powiedzieć, pozostawiam to bez komentarza. Każdy, kto potrafi jak gdyby logicznie myśleć, może sobie ten pogląd w jakiś sposób wyrazić. Ja myślę, że Plac Piłsudskiego, to co na początku powiedziałam, to było miejsce, to jest miejsce dla warszawiaków bardzo ważne, a z drugiej strony ci ludzie naprawdę tam uczestniczyli w najróżniejszych uroczystościach, jak gdyby, no można powiedzieć, troszkę wrócili na swoje miejsce, żeby dalej pełnić służbę. A pani poseł, ta ósma rocznica, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, upłynęła nie tylko pod znakiem żałoby, pamięci, wspomnień, ale miałem wrażenie, że miała też taki cień pogodny, takiego właśnie pewnej ulgi, pewnego wygaszenia niepotrzebnych emocji i takiego może, no, chcę wierzyć w to, że to jednak pewnej wspólnej pamięci o tym, co działo się 10 kwietnia i tego symbolem był pomnik. Pani też miała taki trochę słodko-gorzki obraz tej rocznicy ósmej? Znaczy ja wiem, że takie słowa się pojawiały. Rzeczywiście tak było w przypadku mojej rodziny. Jest to też taki moment rzeczywiście zamykania pewnych spraw. Bardzo ciężki moment. Ten kwiecień, koniec marca i kwiecień naprawdę dla mnie i dla moich bliskich były bardzo, bardzo ciężkie. Ale absolutnie nie żałuję, że wydarzyło się to i że to się zamyka. Czas leczy rany. To nie jest ten sposób, że to leczenie to jest takie jak normalnie lekarz, ale rzeczywiście ten czas wpływa na to, że to są jakby mniejsze napięcia, mniejsze emocje. I to bardzo dobrze, że jest takie poczucie właśnie takie słodko-gorzkie, przede wszystkim właśnie, że jest słodkie, bo to jest ta nowość, która się pojawiła moim zdaniem od tych 8 lat, a to, że tak naprawdę jesteśmy w trakcie wyjaśnienia tego wszystkiego, to też nie ulega wątpliwości. Przed nami, myślę, jeszcze sporo czasu na poznawanie pewnych faktów, również faktów naukowych. To jakby nie chodzi o rzeczy, które się wydarzyły 10 kwietnia, ale to, co obecnie się dzieje, postęp nauki, to, co za każdym razem mówimy, że jeżeli chodzi na przykład o kwestie dowodowe, 10 kwietnia, a obecnie to jest 8 lat, to jest i w nauce, i w prawie, tak naprawdę w każdej dziedzinie olbrzymia przepaść. I myślę, że mamy między innymi z tym właśnie do czynienia w obecnym zbieraniu dowodów. Pracują dwa ciała, pracuje podkomisja i pracują prokuratorzy. Tak jak należy o tym mówić, jak gdyby cele tych obu ciał są zupełnie inne, przede wszystkim prokuratorzy muszą zabezpieczyć ten cały materiał dowodowo i procesowo, żeby następnie wykorzystać to w trakcie postępowania sądowego, jeżeli do niego dojdzie. Dlatego między innymi właśnie takie działania są podejmowane. Z kolei komisja bada przyczyny. Dobrze by było, żeby była możliwość wykorzystywania nawzajem swoich jak gdyby... A coś stoi na przeszkodzie, pani poseł? Bo to wiemy, że ta współpraca zgrzyta, delikatnie mówiąc. To znaczy wydaje mi się, że pomimo tego, tak jak pan redaktor mówi, że ta współpraca zgrzyta, to jednak ta współpraca na pewnym poziomie się odbywa. A jak pani patrzyła, skoro mówimy już o przyczynach katastrofy, na tę środową konferencję prasową podkomisji smoleńskiej, na zaprezentowany raport techniczny? Dopytuję, bo wiele osób także po prawej stronie, choćby Marek Pyza, który zajmuje się kwestią katastrofy smoleńskiej, przyczyn od samego początku, miało pewne poczucie niedosytu, że za dużo tam było publicystyki, za mało faktów, za dużo słów, za mało pewnych sugestii opartych już o dokumenty, o analizy, o badania. Jak pani odebrała tamtą konferencję? To znaczy, wydaje mi się, że ta konferencja powinna być też badana, patrzona, powinna być jak gdyby oceniana pod kątem tak naprawdę tych 8 lat i 4 konferencji smoleńskich, dlatego że te konferencje przyczyniły się do tego, że biegli jak gdyby mieli możliwość zajmowania się tym. Pragnę przypomnieć, że pierwszym tak naprawdę takim ogólnie wiadomym faktem to były badania pana profesora Biniendy, który po prostu zaczął się zastanawiać, dlaczego ten kawałek metalu leży tutaj, a nie tutaj, gdzie powinien leżeć według wszystkich informacji i danych, które akurat były wtedy dostępne. Myślę, że bardzo wiele emocji wzbudza fakt stwierdzenia wybuchów, ale
ale niestety taka jest nauka. Rzeczywiście ja miałam tę przyjemność bycia w Akron w laboratorium pana profesora Biniendy, oglądania tych eksperymentów, które czynione są z duraluminium, nie tylko w związku z katastrofą smoleńską, ale również w związku z prowadzonymi przez pana profesora badaniami. Miałam możliwość też zobaczenia właśnie tych obliczeń, że w pewnym momencie po prostu duraluminium zachowuje się jak szkło. Co miało miejsce, wszystko wskazuje na to w przypadku katastrofy smoleńskiej. To z kolei prowadzi do ustalenia, że doszło to tam do wybuchów. Ale pani poseł, na pewno też pani wie, że tych ekspertów rzeczywiście wielu przy podkomisji smoleńskiej, przy konferencjach smoleńskich miało uzasadnione wątpliwości, sporo było tych badań, tak jak mówił tu Jarosław Kaczyński, o różnej powadze tych badań, o różnych skutkach i efektach, ale są też eksperci, którzy no cały czas podtrzymują, że tam do wybuchu dojść nie mogło. Spodziewałaby się pani, albo życzyłaby sobie pani, nie wiem, takiej ogólnej, otwartej debaty obu tych stron. Tak jak rozmawiamy, czas trochę goi te rany, emocje są troszkę mniejsze niż były. Może to dobry moment, by powiedzieć, spotkajcie się, jedna, druga strona, porozmawiajcie, sporządźcie może protokół rozbieżności i powiedzcie, co wiecie. Z tego, co wiem, jeżeli chodzi właśnie o, tak jak pan redaktor powiedział, protokół rozbieżności, próby były podejmowane. One były podejmowane i na takiej arenie publicznej, w mediach, jak również jak gdyby w tym gronie naukowym. No i z tego, co wiem, to chyba ta druga strona, czyli ówcześnie ta strona powołana przez rząd nie do końca chciała usiąść do wspólnego stołu. Być może to się zmieni. Nauka ma to do siebie, że nie zgadzamy się ze wszystkimi, tylko właśnie dyskutujemy. Na tym polega postęp. Ja wielokrotnie byłam świadkiem dyskusji właśnie pomiędzy profesorami, nawet w ramach właśnie tej konferencji smoleńskiej. Było to niezwykle, niezwykle ważne, niezwykle pouczające. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie sobie przytakujemy. Jeżeli ktoś ma taką teorię, taką hipotezę, to się ściera ze sobą. Również jeżeli chodzi właśnie o tych profesorów, którzy można byłoby się wydawać, że oni się tylko i wyłącznie ze sobą zgadzają. No nie, tam... W samej podkomisji są eksperci, którzy oczywiście mają różne zdania. Ale to tak naprawdę na tym polega i wykorzystanie wszystkich dostępnych środków i nauki, i nauk ścisłych, i nauk humanistycznych. I również ja ostatnio byłam na przykład na prezentacji dotyczącej wojny psychologicznej i manipulacji różnych. To wszystko się liczy tak naprawdę. Rzeczywiście być może ten upływ czasu może spowodować to, że będziemy w stanie bez tak dużych emocji spojrzeć na to takim chłodnym okiem, ale myślę, że jeszcze trochę. Czasu. Tak. A jak rozumiem, pani byłaby za taką wspólną konferencją, powiedzmy, ekspertów Macieja Laska, ekspertów podkomisji, może biegłych prokuratury i którzy pod kierownictwem albo nie pod kierownictwem, ale po prostu razem spotkaliby się na jednym z uniwersytetów i porozmawiali spokojnie jeden dzień, dwa, trzy i ustalili pewne rzeczy. To znaczy za wyjątkiem chyba prokuratury, ze względu na to, że cel jest jak gdyby inny i to ma doprowadzić do innych kwestii. Inni aktorzy też pojawiają się w przypadku postępowań prokuratorskich, sądowych. Natomiast jeżeli chodzi o to grona naukowe, na pewno tak, dlatego że my wszyscy zasługujemy na prawdę, lub przynajmniej zbliżenie się do tej prawdy. Minęło 8 lat i mówienie właśnie o tym, że może być utrudnione stworzenie tego takiego raportu końcowego, który da odpowiedzi na wszystkie pytania, jest niestety uprawnionym twierdzeniem. A dopuszcza pani, trochę zapytam przekornie, myślę, że to jednak komisja Millera miała rację co do głównych przyczyn, że tych wybuchów nie było na pokładzie. Znaczy potem, panie redaktorze, co panu powiedziałam, w związku z tym, że i rozmawiałam z panem profesorem Biniendą, i rozmawiałam z panem profesorem Witakowskim, i uczestniczyłam w konferencjach smoleńskich, myślę, że trudno by było przekonać do tego, że tam wybuchów nie było. Jeszcze dopytam na koniec, bo czas nas goni, o tę współpracę między prokuraturą a podkomisją. Znów powołam się na Marka Pyzę, który mówił, że na przykład niektóre wyniki badań nie są przesyłane do prokuratury. Prokuratura nie może bazuje na wynikach analiz ekspertów z podkomisji, no bo po prostu ich nie ma. Czy to pani zdaniem no powinno jednak jakoś drgnąć, ruszyć z miejsca, żebyśmy za rok byli mądrzejsi, może za dwa, może za trzy, ale jednak mądrzejsi o efekty tej współpracy tych dwóch ciał? To znaczy, panie redaktorze, to jest dokładnie to, o czym mówię. To są ciała, które mają troszkę inne cele, inne metody również działania. I oczywiście dla nas
zwyczajnych ludzi. Ta współpraca powinna być, ale czasami jest to obarczone po prostu przepisami proceduralnymi, które wskazują, że może być tak, a nie może być. Oczywiście, Państwo, tylko staram się postawić w roli widza naszej stacji, który mówi tak, no, otrzymuje dość jednoznaczny raport ze strony podkomisji smoleńskiej o wybuchach, a prokuratura mówi, nie mamy na to dowodów, nie możemy stwierdzić tego, więc jak widzi Pani dalszą czy ewentualnie współpracę, czy po prostu wnioski, czy one mogą być inne od siebie, Pani zdaniem? Trudno mi jest powiedzieć, ale to dokładnie to jest to, o czym mówię, że prokuratura musi mieć z tego materiał procesowy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o komisję, może w ten sposób powiedzieć. Nie ukrywam, jeżeli o mnie chodzi, jako osobę, której mąż zginął tam, jak również widza państwa stacji, mi na przykład by zależało na tym, żeby ktoś zrekonstruował ten wrak. Dlatego, że w przypadku Lockerbie przecież też są biegli właśnie, którzy badali tego rodzaju wydarzenie, no, okazało się, że dopiero po zrekonstruowaniu wraku maleńki fragment wskazywał, że ładunek był tam. To i prawda. Punkt po punkcie można było przejść dalej. Na razie jeżeli chodzi, no, o nasz samolot, no, jest traktowany prawie że jak złom. To na koniec, Pani poseł, dopytam, wierzy Pani, że przyjdzie taki moment, do którego może nie wszyscy Polacy, ale większość i sił politycznych i obywatelskich zgodzi się co do przyczyn katastrofy, zgodzi się i wyjdziemy z tego może silniejsi, może jeśli nie silniejsi, to przynajmniej zjednoczeni wokół tego, że wiemy, co się stało w Smoleńsku. Po pierwsze, prawda wyzwala, a po drugie, nadzieja umiera ostatnia, więc mam nadzieję, że rzeczywiście dojdziemy do tego momentu, że tych wątpliwości będzie znacznie mniej. Bardzo Pani poseł dziękuję. Małgorzata Wypych, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wdowa po świętej pamięci Pawle Wypychu, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Rozmawialiśmy o Smoleńsku, bo ten tydzień upłynął pod znakiem 8. rocznicy katastrofy i trudno, żebyśmy od tego tematu uciekali. To temat, który zdominował nasze życie polityczne na lata i mam wrażenie, że jeszcze przez lata będziemy o tym temacie mówić. Bardzo Państwu dziękuję. Przypominamy, że z telewizji w Polsce.pl mogą Państwo oglądać i na kanale YouTube właśnie w Polsce.pl i w portalu w Polityce.pl, ale także na 196 kanale cyfrowego Polsatu. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę kolejne punkty programu.